ale nikt nie chce wyjawić tajemnicy, że jest od lat terroryzowany, poniżany, bity, szantażowany. Że żyje w toksycznym, chorym związku. Że za zamkniętymi drzwiami dzieje się horror. Takie głosy, jak głos Katarzyny Figury, bardzo pomagają. Wszystkim tym kobietom, które wciąż nie mają odwagi powiedzieć publicznie, co je spotyka w domu. Takich kobiet jest bardzo dużo. Wiemy dobrze o tym. Same znamy takie kobiety. Są naszymi koleżankami, przyjaciółkami. Czasami zwierzają się w wąskim gronie. Bardzo często widać po nich, gdy jest dyskusja prowadzona na ten temat, widać po nich, bo mają łzy w oczach, że ten problem ich dotyczy. Myślę, że ten panel również spowoduje, mam nadzieję, że ten panel, ta sesja, ta dyskusja, którą za chwilę będziemy prowadziły, spowoduje, że więcej kobiet zdobędzie się na odwagę, by mówić o tym publicznie, bo jeśli nie będziemy o tym mówić, to ten problem nie przyschnie, nie zniknie, tylko będzie tkwił w nas bardzo głęboko.